Cześć, witam Was ponownie na moim kanale bez wodotrysków i fajerwerków. Tak ma być, właśnie kameralnie, to sobie cenię. Jeżeli chodzi o dzisiejszy tytuł, to Entity, przeniesiemy się do 93 roku. Dzięki grupie Lori Siel przyjrzymy się grze, która ma oczywiście fajnie zrobione intro, bardzo ładnie graficznie. Wydana na trzech dyskietkach, możemy sobie pograć spokojnie na Amidze 500. A jeżeli chodzi o całe wprowadzenie do gry, zapraszam, bo szkoda opowiadać na sucho. Startujemy. Grę oczywiście mam w formie WHD Load. O, właśnie mamy logo Lori Siel. Tylko że podzieloną na osobno na intro i osobno na grę, więc będziemy musieli tak troszeczkę poprzeskakiwać. Entity to znaczy jednostka. Będziemy grać sobie taką bohaterką, z tego co się domyślam. Xeres, planeta. Planeta, na której jest zamrożony, uwięziony w postaci kamiennej, właśnie w taki sposób. Zły demon, można tak to nazwać, taka postać. Poniosła wyobraźnia producentów. W tym kierunku takie coś sobie stworzyli. No i oczywiście, jak zło wyszło z powrotem, no to zniszczyło planetę. Żeby uratować tę planetę, czy kolejne jakieś tam należące może do tej galaktyki pozostałości, no to ciężko mi to cokolwiek mówić. Zobaczcie, co wylądowało na Ziemi. Ta kobieta mi się kojarzy totalnie z jakąś farmerką, patrząc na to, co się w tle dzieje. Znalazła tą bulę, powiedzmy, bo tak to wygląda, z której wychodzi oto taki duch. No i przeistacza ją w naszą bohaterkę, którą będziemy sobie pogrywać. Która ma za zadanie zniszczyć, czy tam z powrotem wprowadzić do takiej postaci, w jakiej był ten zły demon, ten potworek. Zostaje wysłana na planetę i ma walczyć blondyna, a my sobie nią będziemy kierować. Także zaczynamy, przechodzimy się do gry. Dobra, teraz odpalamy docelową grę. Z intra sobie już wyszliśmy. Jest nasza główna bohaterka, blondyna, niebiesko-oka. Prehistoria. I tak to wygląda. Mamy 98 punktów energii, 4 życia. Strzelamy, kucamy i strzelamy też pod kątem z tych pięści, bo ona po prostu ma takie pięści. No i idziemy do przodu. Zaraz pokażę Wam kolejne ciekawostki. Tutaj biegające takie małe dinozaury, które trzeba raczej przeskakiwać, bo na taki poziom wysokości, na jakim one biegają, nie sięgniemy. No i trzeba uważać już na latające jakieś właśnie u góry małe pterodaktyle, które wracają. Także w obie strony musimy tutaj, właśnie o to mi chodziło, uważać. Taka zręcznościowa, platformowa gra. Czas nas na szczęście nie goni, więc można tutaj kurczę. Dobra, kucnąłem sobie za tym potworem będzie doładowanie, taki blaster do naszej broni. Ale to pokażę Wam, jak tam dotrzemy. A te małe dinozaury biegające naprawdę ładnie nam prują. Energia na poziomie 61 punktów. Trzeba iść powoli, krok po kroku, bo z każdej strony coś się wyłania ciekawego. Gra oceniana na Lemon Amiga od 1 do 10 na 5,5. Dobra,
połowa życia, prawie nas podgryzł z domu. To jest taki element wyzwalający lewitujące kamienie, po których będziemy musieli skakać. A jak poskaczemy, to na samym końcu czeka nas nagroda. Na początku, jak tutaj próbowałem coś pograć, to zobaczcie, one po czasie znikają. Masakra. O, udało się złapać. I teraz mamy podwójne strzelanie. Upadek z tej wysokości chyba nam nie zabrał za dużo energii. Szkoda, że się nie da biec i strzelać. Tylko albo strzelamy, albo biegniemy. Bardzo ładnie graficznie zrobione, nie ma jakiegoś efektu paralaksy. Brakuje tego, bo zdecydowanie by ożywiło tą grę. Ale bardzo ładnie dopracowane są te drzewa. Tutaj za chwilę będą aligatory w bagnie. Jakieś wyłaniające się zza drzew głowy innych dinozaurów. O właśnie. No, czy tu sobie tego nie ominąć? Bo szkoda życia. To było życie. Mamy w tej chwili 83. Tu jest dosyć ciekawy teraz kawałek. Trzeba przeskoczyć przez 3 kamienie, czy 4. A w tym bagnie mieszka aligator, który nas może dziabnąć. Dobra, lecimy. Nie ma się co zastanawiać. O niego mi chodziło. O, i wpadłem. Ale jeszcze raz wpadłem. Niestety straciliśmy aż 2 życia. To nie było w planie. Jak widać, gra nie należy do takich prostych. Dokąd uda nam się dojść, to dotrzemy na tyle, na ile pozwoli nam życie. 66 i 2 życia. Dobra, kolejne wdrapywanko nas czeka. Mordercze te ptaszczury. Dobra, no to wskakujemy. Jednak nie. Chwila, żeby się uaktywnił ponownie. No nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Kolejna próba. Byle nas tutaj coś nie zaatakowało, ale niestety ubywa energii, jak spadamy. Przenosimy się na taką bonusową w niebiosach planszę. Powpadało nam po 10 punktów życia i tu będziemy mieć taki transporter w postaci latania, który nas przeniesie. Właśnie, to będzie życie? Kurczę, nie zdążyłem. Może trzeba było wyskoczyć jakoś. No nic, moja strata, a szkoda. Nic z tym już w tym przypadku nie zrobimy. Lecimy dalej. Co tu mamy w tym papirusie? Skoczyć. Tam będzie takie coś. Mało to jest czytelne, ale można się domyślić. Żebyśmy wchodzili tutaj? Nie. To jest tylko cień, bo myślałem, że to jest jakieś wejście. Dobra, kolejne otwarcie. Tych kamieni lewitujących. I znowu nas czeka skakanie. No to raz, dwa, trzy, cztery. Latanie. Latanie.
co to miało być? Nie wiem. Ale już mamy życie na wykończeniu. A ten tryb migający daje nam niezniszczalność przez jakiś ułamek. Kolejna niezniszczalność. Domyślam się, że musimy biec. Bo zobaczcie, nic się nie dzieje. Padła. Biegniemy dalej. Kolejne kamienie, kolejny checkpoint, a tu jest życie, ale tego nie... Czyżbym nie zdążył? Tak, nie zdążyłem. Zobaczcie, jak to jest rozbudowane, jak to trzeba kombinować. Co jest w papirusie? Aha, jakiś z pterodaktylem pewnie będzie trzeba walczyć, żeby... Żeby coś tam zdobyć. Czuję, że już jesteśmy na wykończeniu. Ale jak na prezentację gry, to wystarczająco będzie. Tu już widzę aligatora, jak się czai. I co? Game over. Kurczę, szkoda. Kontynuacja od początku. Nic, tyle wystarczy, przechodzimy do podsumowania. Wydaje mi się, że gra godna uwagi ze względu na aspekty graficzne. Jeżeli chodzi o dźwięk, to nie wiem, co oni kopcili albo mieli srogie piguły od Milorda, bo nie podoba mi się totalnie podkład muzyczny, ani rytmu, ani taktu, po prostu jakiś taki pływający, schizujący. Poza tym bardzo fajne rzeczy, jak te skakanie po tych kamieniach lewitujących. Zobaczcie, trzeba kombinować, trzeba jednak szybko reagować, no bo nieodwracalnie jakiś bonus może nam zniknąć, no i wtedy pozamiatane. No a takie życie, do którego nie doskoczyłem, dodatkowe, na pewno by wpłynęło na kolejną, dalszą rozgrywkę. Ciężko mi powiedzieć, jakie inne etapy oprócz prehistorii, którą wam przedstawiłem, są w grze, bo mało w sieci jest istotnych informacji na ten temat, także nic tutaj wam nie zdradzę więcej, bo sam nie wiem. Może kiedyś do tej gry przysiądę na dłużej i uda mi się dotrzeć do jakichś innych etapów. Na chwilę obecną dziękuję wam bardzo, że zerknęliście, zajrzeliście do mnie i do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć! Thank you.